20 października wspominamy błogosławionego Antoniego Durowicza, biskupa i męczennika. Antoni urodził się 17 maja 1888 roku w Bade Deutsch-Altenburg w dolnej Austrii. Ochrzczono go po pół roku, miał jeszcze brata. A jego ojciec zmarł z powodu gruźlicy, której nabawił się w czasie służby wojskowej. Antoni miał wtedy pięć lat. Matkę z dwójką dzieci przyjęła jej ciotka, też wdowa mieszkająca w Wiasach, do pracy w swojej restauracji. Po kilku latach matka z synami przeniosła się do Bukaresztu. Tam Antoni kontynuował naukę w szkole prowadzonej przez braci szkół chrześcijańskich. Zwrócono na niego uwagę, gdyż był wybitnie zdolnym uczniem. W wieku 11 lat przyjął sakrament bierzmowania, wtedy został ministrantem. W wieku 18 lat zakończył naukę w szkole średniej egzaminem maturalnym. Biegle władał językiem rumuńskim, włoskim, węgierskim, francuskim, niemieckim, znał także łacinę i grekę. Na studia przygotowujące do przyjęcia sakramentu kapłaństwa wysłano go do Rzymu. Zwieńczeniem studiów było uzyskanie w latach 1910–11 doktoratu z filozofii na papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza Zakwinu, a w 1911 roku doktoratu z teologii na papieskim Uniwersytecie Urbanianum i licencjatu z prawa kanonicznego na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Święcenia kapłańskie przyjął 24 września 1910 roku w bazylice świętego Jana na Lateranie, ponieważ miał dopiero 22 lata, uzyskał dyspensę. W drodze powrotnej do Rumunii odbył pielgrzymkę do Loreto i rodzinnej miejscowości w Austrii, gdzie odprawił mszę świętą premicyjną, w której uczestniczyli m.in. matka i brat. Od lipca 1911 roku pracował jako katecheta w liceum, w którym sam się kiedyś uczył. Równocześnie był administratorem parafii Tulce. W ciągu lat podejmował coraz więcej i coraz to bardziej odpowiedzialne funkcje. Był wikarym w kilku różnych parafiach, katechetą w szkołach średnich, kaznodzieją, prezesem maryjnego stowarzyszenia mężczyzn i młodzieży w Bukareszcie. Założył też Unię Apostolską Duchowieństwa. W swoich publikacjach starał się wśród świeckich upowszechnić naukę filozoficzno-teologiczną św. Tomasza. Przez 23 lata był rektorem seminarium duchownego w Bukareszcie, a w 1931 roku król Karol II odznaczył go orderem Gwiazdy Rumunii. 30 października 1947 roku papież Pius XII mianował go biskupem w Jasach. Jego zawołaniem biskupim były słowa. Błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan. Bardzo gorliwie i intensywnie pełnił posługę biskupią. Głosił Słowo Boże, sprawował sakramenty święte, często odwiedzał parafie, polecił, by w kościołach codziennie wieczorem uczono katechizmu. Po roku został administratorem diecezji w Bukareszcie. Sprzeciwiał się reżimowi komunistycznemu, zabiegał o jedność ze Stolicą Apostolską, dzięki temu Kościół w Rumunii pozostał w jedności z papieżem. Bardzo wnikliwie obserwowała go tamtejsza służba bezpieczeństwa, usiłowano postawić mu zarzuty pozwalające na wytoczenie procesu przed sądem wojskowym. 26 czerwca 1949 roku aresztowano go na ulicy, gdy szedł do pobliskiej parafii udzielać sakramentu bierzmowania. Pobito i wtrącono go do samochodu, po czym przewieziono do centralnego aresztu Policji Bezpieczeństwa w Bukareszcie. Tam prawie rok trwało śledztwo, przesłuchania i tortury. W czasie zeznań powtarzał: Od początku posługi biskupiej aż do dnia aresztowania starałem się wypełniać moje obowiązki religijne jako biskup katolicki i odciąłem się od wszelkiej polityki. Jedynym moim celem było prowadzenie duchowieństwa katolickiego i wiernych do zbawienia przez napominanie ich w ich wierze. Skazano go na karę więzienia administracyjnego w zakładzie karnym w Żilawie znanym z wyjątkowo trudnych warunków i złego traktowania skazanych. 17 września 51 roku przewieziono go do więzienia w Sige. Było to najbardziej znane więzienie o zaostrzonym rygorze, w którym przetrzymywano przeciwników reżimu komunistycznego w Rumunii. Oficjalnie miejsce to nazywało się jednostką pracy specjalnej, ale w rzeczywistości służyło jako miejsce eksterminacji ówczesnej elity intelektualnej kraju, której jedyną winą było to, że nie zgadzali się na wprowadzanie nowych socjalistycznych rządów w Rumunii. Panowały tam nieludzkie warunki bytowe, stosowano wobec skazanych, a często przebywających też bez wyroku, okrutne i długotrwałe tortury. Jeden ze współwięźniów zapamiętał, że przed północą wrzucono do celi nagiego więźnia, bardziej podobnego do szkieletu niż człowieka, z jego ran sączyła się krew. Przebywający tam kapłan okrył go kocem, lecz ten z powodu bólu i zimna nie mógł zasnąć. Ów więzień zapamiętał też jego pełne otuchy słowa skierowane do piętnastu więźniów znajdujących się w celi. Nieście krzyż zbawienia, którego ukrzyżowano za nasze grzechy, bo nadejdzie dzień zmartwychwstania dla cierpiącego od dawna narodu rumuńskiego. Następnego dnia Antoniego wrzucono na nagiego do brudnej izolatki bez okna i ogrzewania. 9 grudnia księża przebywający w dwóch sąsiednich celach usłyszeli słowa powiedziane po łacinie. Módlcie się za mnie, abym wytrwał. Umieram z głodu i pragnienia. Udziel mi absolucji. Antoni umiera. Kapłan współwięzień, który usłyszał te słowa w celi obok, udzielił mu absolucji. Antoni zmarł 10 grudnia 1951 roku. Pochowany został w bezimiennej mogile. ówczesna władza zrobiła wszystko, by zatrzeć wszelkie ślady po jego uwięzieniu i okolicznościach śmierci. Papież Franciszek nazwał go gorliwym pasterzem, apostołem adoracji eucharystycznej i heroicznym świadkiem jedności ze stolicą Piotrową. Beatyfikowany był 17 maja 2014 roku. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa twojego męczennika, błogosławionego Antoniego, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, twojego Syna, który z tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.